push to start. Yeah, uh-huh. You know what it is. Everything I do it big. Yeah, uh-huh. Screaming that stuff. When I pulled off the lot, that stuff. Hit up in my town. When you see me, you know everything. Zapraszam na prezentację. Początki klubu w Przylepie datują się datą 46. rocznika, czyli w tym roku już minęło 65 lat. Klub nosił nazwę przedtem Lotnik Przylep, od 12 lat jest jako TS Przylep. A jak było wcześniej, gdy było tej szatni, gdzie się przebierali? Jak nie było szatni, były baraki pod drzewem, był tylko jeden kranik, gdzieś tam kot wentarza, żeby umyć ręce i nogi. Także warunki były bojowe, ekstremalne, ale to nie przeszkadzało, żeby grać w piłkę. W latach, dokładnie 1962 do 68 graliśmy tu, w Przylepie, na naszym boisku sportowym obok cmentarza. Grałem jako zawodnik na obronie, jak również zastępowałem bramkarza. Wojtek Winograd grał w Lechii Zielona Góra, a trenował Tęczę Krosno, a teraz obecnie gra w Lubinie. W Przylepie przyjechałem do Przylepu w roku 1980 i tam grałem od 80 do 86. Graliśmy wtedy w B klasie, potem chyba w A klasie. Czy wtedy było dużo chętnych do klubu? Muszę powiedzieć tak, że dosyć dużo było chętnych do zawodników do grania, może nawet więcej teraz, młodzież się bardziej garnęła do gry. Teraz jest trochę trudniej. Kto to jest Larry? To jest Larry, który dobrze gra. Skąd pan przyjechał? Nigeria. Czy grał pan wcześniej w jakiejś lidze? Ja grałem w pierwszej lidze Macedonia. Aha. Ale trzecia liga Grecja, ale tu grałem tam czwarta liga Czerwiński. A co pana sprowadziło do Polski? Rodzina, biznes? Rodzina. Rodzina. Andrzej Pajchrowski. Jakie pan drużyny trenuje w klubie? Zespół drugi Przylepu i zespół juniorów, plus tego jest jeszcze zespół selekcyjny rocznika 2002 i młodszego. W klubie Przylepie jestem od 3 lat. Karierę praktycznie piłkarza skończyłem w 90 roku. Papiery z poznańskiego AWF-u dostałem w 91 roku. Mam drugą klasę trenerską. To największe zwycięstwa? To znaczy może nie największe zwycięstwa, ale największe radości to przynoszą te zespoły najmłodsze, najmniejsze. Jaka drużyna przyniosła największe takie osiągnięcia? No, drużyna seniorów, która awansowała, grała w lidze okręgowej, grała w Pucharach Polski dosyć wysoko w różnych latach, grała z drużynami z całego tu województwa. Lubuskiego i terytorialnie jeździliśmy po całym obecnym województwie. Mam imię Patryk Zagajewski. W jakiej drużynie trenujesz? Młodsi tramkarze. Od ilu lat trenujesz? Od ponad roku trenuję. Ile goli do tej pory strzeliłeś? Około 4 bramek. Mam na imię Kamil Orłowski. Jestem kibicem. Już na mecze? No nie raz. Ale już będę częściej chodził. Czy chciałbyś należeć do drużyny TS Przylep? Tak. Siema, jestem tu Tomasz Liberski, jestem wiernym kibicem TS Przylep. Gram w Zdrawkarz Starszy i jestem bardzo dobrym obrońcą. Yo! Jestem Jastrzu. Często chodzisz na mecze TS Przylep? No bardzo, no i co jeden mecz to chodzę już. A z kim chodzisz na mecze? Z tatą, albo a czasem sam. A kto jest twoim ulubionym piłkarzem w TS Przylep? Messi, mówiłem.
fire. Give you reason, take you higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together. Krosno? Witek, w Tęczy Krosno teraz jest? On trenerem w Tęczy Krosno? Czy w Gubinie? Nie wiem, nie, on nigdy. A pamiętasz, co moje największe osiągnięcie waszej grupy? Jestem kibicem. Też uczylep. Spakuj tam! A z piwem jeszcze, kto to widział tam? Zobacz! Menele! Wygonić go! Ładnie wygonić! To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Kokeru spoko, leci piłka wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym topping dajmy.